Cześć, z tej strony znowu ja. Wiem, że dawno mnie nie było, ale miałem problemy w szkole przez nagrywanie. Chcieli mnie wyjebać. Później miałem trochę pracy, ale już nie mam. Jestem wolny z pracy szczególnie. Mam dużo czasu, żeby nagrywać, chodzić sobie, spacerować, spotykać się z różnymi osobami, znajomymi oczywiście. Też sobie gram dużo. Nagrywałem dla was GTA 5 singla, ale wam się nie spodobał. Od niedawna jestem w związku, ale od niedawna też, znaczy od 9 miesięcy jestem, ale też się nie dogaduję od 2 miesięcy już, bo troszkę się psuję, no ale co ja mogę zrobić? Niestety nic. No kolejna sprawa jest taka, że jak chcecie codzienne vlogi mieć, możecie je mieć, możecie łapkować jak chcecie. Ja lubię teraz w sumie spacerować. Jeśli by kanał się rozwijał, można wprowadzić Q&A, jakieś konkursy, jakieś, jakieś challenge. Fajnie by było, fajnie gdybyście dali mi spróbować, bo dziewczyna do mnie mówi, ta co z nią jestem oczywiście, mówi do mnie w ten sposób, że Grzesiek, czemu nie spróbujesz, przecież widzisz, że masz dużo czasu teraz i nudzisz się. A przede wszystkim widziałam, że to lubisz, oglądałam cię nawet. I ja mówię, tak oglądałaś, jak mnie nie znałaś? Ona mówi, no tak, oglądałam cię nawet, jak cię nie znałam, nie? To było ciekawe w sumie. Było ciekawe dosyć, no ale co ja mogę zrobić? Wiecie. Jeśli chcecie, może spróbować. Wy dajecie łapki, ja nagrywam film. Daję go na YouTube, na Facebooka też. A moja dziewczyna jest słodka, piękna i urocza, jak to do niej zawsze mówię. Także wiecie. Ładny widok, ładne bloki. Ogólnie ostatnio ten blok, czekajcie. Za tym blokiem tam spalił się ten blok. Jeden. Nikomu nic się nie stało, ale było głośno. Tam jakiś facius idzie, dlatego się obróciłem, bo później będę miał lipę znowu. Szkoła się przejebała o to o mnie, że obrażałem uchodźców. Nie miałem do nich szacunku. Ale wam się za to dobrze oglądało, więc nie wiem, o co im chodzi. Gdyby nie oni, to może teraz byśmy nagrywali dalej już i dalej. No ale nic. Wiem, że teraz jest koniec roku. Szczególnie życzę wam tego, żebyście wszyscy zdali oczywiście. Tego, żeby każdy z was nie miał jedynki ani uwagi na koniec, chociaż wiem, że jesteście czasami niegrzeczni, jak to każdy z nas, ale takie jest życie, no takie jest życie. Mam nadzieję, że na wakacje wyjedziecie gdzieś, będziecie radośni, szczęśliwi i będziecie mnie oglądać, bo na to liczę serdecznie. No i tak wam powiem, że pracowałem 9 miesięcy, no ale niestety musiałem się zwolnić, bo kierownik tego chciał. Ja poza tym nie nadawałem się do tej pracy, bo to budowlanka jest, a budowlanka, wiadomo, każdy z nas wie, jest chujowa, no niestety. No i rozstałem się z firmą. Nie dość, że zapłacili mi mało, to jeszcze mnie okradli z paru złotych, no ale trudno, kij z nimi. No i oczywiście, wiadomo, każdy z nas wie, powiększyła mi się, ale to już wiecie z poprzednich filmów, nie musicie pisać tego kolejny raz, że zasłoń to, czy coś, czy obojętnie. Każdy wie, jak jestem, każdy wie, że mam łysiznę, ona będzie z roku na rok coraz większa. Geny, przyjaciele, geny, tak jest, geny. Każdy z ciebie, każdy z was może być, na przykład jeden mieć małą pytkę, drugi mieć większą pytkę. A na przykład jeden albo drugi ma nierówne sutki albo nierówne ucho, no wiadomo, no każdy z nas jest różny, a każdy z nas może chodzić po tym świecie i nikt się z niego nie śmieje, taka jest prawda. No nic, ja będę kończył ten filmik. Idę coś wymyślić, idę coś zrobić. Wrzucę to wam za 5-10 minut i widzimy się w kolejnym odcinku, jeśli będziecie chcieli. Trzymajcie się ciepło, cześć!